Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. No i dzisiaj opowiadamy o tym, o LG Q6 z ekranem Full Vision. Wow! Zastanawiacie się pewnie, skąd takie wow. Ano stąd, z wyświetlacza. Wyświetlacz jest po prostu genialny i to jest najjaśniejszy punkt, dosłownie najjaśniejszy punkt tego smartfona. Ekran, no może nie ma jakiejś nadzwyczajnej rozdzielczości, bo to jest raptem Full HD z plusem, czyli z nadprogramowymi pikselami, no ale patrzcie ten rozmiar, tak? Ekran szeroki, tudzież długi. No i jaka jest jego najważniejsza zaleta? No tak, pewnie zaraz powiecie, fajnie się ogląda filmy na szerokim ekranie i tak dalej. No oczywiście tak, jak najbardziej. Ale najbardziej mnie osobiście podoba się to, że po prostu widać więcej. Kiedy przeglądasz internet, kiedy przeglądasz maile, czytasz sobie nawet jakąś książkę, to po prostu widać więcej, mniej przewijania palcem po ekranie. Fajna rzecz i mnie to się strasznie podoba, tym bardziej, że to rozwiązanie z flagowca, z G6 trafiło do telefonu ze średniego segmentu cenowego. Ale rozmiar ekranu to jedno, a jego czytelność to drugie. Tak jak powiedziałem, rozdzielczość nie rzuca na kolana, nie zrobi na nikim wrażenia, ale wiecie co? Miałem okazję wypróbować ten telefon w warunkach bojowych. Zabrałem go po prostu ze sobą na urlop. No a gdzie najlepiej sprawdzimy czytelność ekranu? Na słonecznej plaży. No i właśnie sobie chodziłem z tym telefonem na plażę i bardzo fajnie mi się na nim przeglądało internet czy czytało. Bo po prostu ten ekran daje radę. Jest wystarczająco wyraźny, wystarczająco ostry. Dobrze podświetlony. Jest po prostu jasny. Także jestem pewien, że w świetle słonecznym ekran pozostanie czytelny. Porównywałem go z paroma innymi flagowymi, podkreślam, telefonami, które akurat miałem pod ręką. No i muszę przyznać, że ten LG był najwygodniejszy, najbardziej komfortowy do czytania w świetle słonecznym. Może to kwestia doboru balansu barw, może to kwestia jasności. W każdym razie czytało się naprawdę dobrze. A skoro już mówimy o czytaniu, to jest tutaj też oczywiście filtr światła niebieskiego, czyli możemy sobie ten ekran na noc przyciemnić, zmienić balans barw, przesunąć go w cieplejszą stronę, by nie męczył się tak nasz wzrok. Opowiedziałem Wam już o ekranie, ale zerknijmy jeszcze może na specyfikację tego smartfonu, a także na rozmieszczenie jego poszczególnych elementów. No to rzućmy okiem na specyfikację. Ekran jest wykonany w technologii IPS. Jest to 5,5-calowa matryca Full HD+. Czyli rozdzielczość 1080x2160 pikseli. No to dlatego, że ten ekran jest rozciągnięty na wysokość. Razem w sumie daje to nam współczynnik zagęszczenia 439 ppi, czyli całkiem przyzwoity. Nie najlepszy, ale zupełnie akceptowalny w tej klasie smartfonów. Sercem naszej Q6 jest Snapdragon 435 z 8 rdzeniami o taktowaniu 1,4 GHz i wspomagany przez 3 GB pamięci operacyjnej. Pamięci wewnętrznej mamy 32 GB i przestrzeń tej możemy sobie rozbudowywać kartą microSD o maksymalnie 2 TB. No to nic, że takich kart jeszcze na rynku nie ma, ale jak będą, to ten telefon będzie na nie gotowy. Wszystko zasila akumulator pojemności 3000 mAh. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to mamy tutaj typowy dla średniaków zestaw. 13 megapikseli z autofokusem i diodą, jak widzimy, z tyłu i 5 megapikseli z przodu, z tym, że już z ostrością na stałe. Od spodu, tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć, port microUSB, to jest USB w wersji 2.0, ale z OTG. Oprócz tego, jeżeli chodzi o moduły łączności, mamy tu oczywiście LTE, Bluetooth 4.2, NFC i Wi-Fi, ale niestety tylko w paśmie 2,4 GHz. Naturalnie mamy też moduł GPS, GLONASS i Baidu, jeżeli chodzi o nawigację. Pełną specyfikację znajdziecie na stronie mgsm.pl, no i naturalnie link do tejże specyfikacji znajdziecie w opisie tego filmu, zaraz po przewinięciu kawałeczek w dół. Główny element konstrukcyjny obudowy stanowi metalowa ramka. Tył telefonu pokryto tworzywem imitującym szczotkowany metal, zaś z przodu mamy gładką czarną taflę. Na prawym boku mamy klawisz włącznika i to jest jedyny element, jaki tam znajdziemy. Na górnej ściance dostrzeżemy tylko paski antenowe,
no i dodatkowy mikrofon. Lewy bok zajęły z kolei dwa przyciski głośności i dość szerokie gniazdo na karty. Gniazdo obejrzymy za chwilę, ja tylko teraz powiem, że przyciski moim zdaniem są rozmieszczone dość wygodnie. W każdym razie trafiają pod moje palce. Nie muszę ich szukać, nie muszę się zastanawiać, który jest który, natomiast doskonale daje się wyczuć, kiedy je wciskamy. Chodzą z takim delikatnym kliknięciem, także możemy być pewni, czy wcisnęliśmy, czy też nie. Tył, jak już wspomniałem, jest tworzywa. No i mamy tam jeszcze aparat fotograficzny umieszczony w narożniku, minimalnie wystający poza obrys obudowy i raczej nie będzie narażony na zarysowania bardziej niż reszta tylnego korpusu. Natomiast w przeciwległym rogu, czyli bliżej dolnej krawędzi telefonu, znajdziemy pojedynczy głośnik. No i głośnik jest taki sobie, w sumie gra czysto, ale nie ma zbyt dużej mocy i do tego łatwo go zasłonić. A skoro już o mocy mowa, to wspomnę jeszcze o gniazdku słuchawkowym. Mamy tutaj mini jacka, jest umieszczony na dolnej ściance telefonu, zaraz obok portu micro USB. No ale niestety przez tego mini jacka słychać ładnie, dobrze, ale moim zdaniem trochę zbyt cicho. Poziom mocy mógłby być nieco wyższy. Tutaj, kiedy przełączałem słuchawki do innego smartfonu, czułem różnicę. Odtwarzam ten sam utwór z tej samej płyty, a jednak na innym telefonie, nie będę teraz mówił jakim, ale na innym telefonie było słychać zdecydowanie głośniej, dynamiczniej i to samo w przypadku, kiedy podłączałem po jacku zewnętrzny głośnik. Widocznie tak musi być, natomiast na pocieszenie powiem, że telefon gra dość czysto i tyczy się to zarówno odtwarzania muzyki z plików, jak i też radia FM, bo tutaj mamy oczywiście radyjko z RDS-em wbudowane, no i oczywiście musimy używać przewodu słuchawkowego w roli anteny. A skoro już dotarliśmy w dolne partie telefonu, no to zajrzyjmy, tak jak zapowiedziałem wcześniej, do gniazdka na karty. Zerknijmy jeszcze na gniazdo kart. Cóż my tu mamy? Podwójny slot na microSD i nano SIM. Jak widać, czytelnie opisano miejsca kart w szufladce. A szufladka jest częściowo wykonana z tworzywa, ale front ma metalowy, tak jak i cała ramka telefonu. No dobra, ale jak to wszystko działa? Już Wam mówię. Jeżeli chodzi o wydajność, no to jak widzicie na załączonych obrazkach, jakiejś strasznej rewelacji nie ma, ale źle też nie jest. Ot po prostu pamiętajmy, jest to wciąż średniak. Tu nie mówimy o żadnych aspiracjach do flagowca, bo Q6 nie jest flagowcem i nigdy nim nie miała być. To jest telefon średniej klasy, czyli ma być po prostu niedrogim, rozsądnie skalkulowanym urządzeniem. Tutaj oczywiście o tej cenie możemy dyskutować. Niemniej, no, takie były pierwotne założenia producenta. Jeżeli chodzi o ogólne odczucia z użytkowania telefonu, to nie są złe. Tutaj jak widzicie w benchmarkach jakiejś rewelacji nie widać. Natomiast jeżeli chodzi o mój ogólny odbiór tego smartfonu, jest zupełnie ok. To nie jest telefon, który irytuje. Jeżeli chodzi o obsługę podstawowych aplikacji, jest świetnie. Daje się zagrać nawet w te trochę bardziej wymagające gry. Oczywiście tu nie oczekujcie nie wiadomo jakich spektakularnych efektów, ale daje się, jeżeli chodzi o takie prostsze gry, to jest zupełnie dobrze. Podobnie, jeżeli chodzi o obsługę takiego podstawowego pakietu aplikacji. Naturalnie zdarzają się temu smartfonowi drobne przestoje, szczególnie kiedy wychodzimy z jakiejś mocno zasobożernej apki. Ale w takim codziennym użyciu naprawdę nie ma co narzekać na działanie tego telefonu. Tutaj jest, tak jak powiedziałem, mało irytująco. No, tu nie ma na co narzekać. Oczywiście cały czas musimy mieć gdzieś z tyłu głowy myśl, że nie jest to telefon flagowy. Niemniej, tak na co dzień, kurczę, czemu nie? Jest zupełnie dobrze. Aplikacje uruchamiam się całkiem sprawnie, całkiem nieźle wychodzi przełączanie się pomiędzy nimi. Tutaj jakichś większych problemów jak dotąd nie zauważyłem, użytkując ten telefon. Muszę przyznać, że byłem z niego raczej zadowolony.
Chociaż zaznaczam, no nie jestem wytrawnym graczem smartfonowym i tutaj no pod kątem gier nie mam jakichś zbyt wygórowanych wymagań. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę tego takiego bazowego zestawu aplikacji, czy też tych aplikacji natywnych, które mamy już preinstalowane w smartfonie, jest naprawdę zupełnie dobrze i ciężko tu wymagać jakoś wiele więcej od telefonu z tego segmentu. LG Q6 pracuje pod kontrolą Androida 7.1.1, przynajmniej w tej chwili. System zaopatrzono w nakładkę interfejsową LG UX 6.0. Nakładka jest dość przyjazna, choć nie pozbawiona pewnych specyficznych cech, chociażby płaski układ interfejsu. A żeby przejść na tradycyjny układ z zasobnikiem aplikacji, trzeba pobrać aktualizację. Trochę to dziwne i ci, którzy oglądali te moje pierwsze wrażenia, to pamiętają, jak mnie to zaskoczyło. Zgodnie z tym pierwszym założeniem, propozycją producenta, pozostałem przy płaskim interfejsie, kiedy to wszystkie ikony grupujemy na kolejnych przewijanych w bok ekranach. Można je oczywiście połączyć w foldery i tak dalej. Dla mnie to było po prostu wygodne. Kwestia oceny wyglądu, no to już sprawa indywidualna każdego użytkownika. Ja tutaj tylko zaznaczę, że są do wyboru tematy ekranowe, a ponadto możecie sobie zmienić wygląd ikonek. Mogą być albo w jednolitych kwadracikach, albo każda taka, jak ją twórca aplikacji stworzył. Można również zmienić siatkę rozmieszczenia tych ikon. Mogą być siatki 4x4, 4x5 albo 5x5 ikon na ekranie. Czyli tutaj jest dość spora dowolność. No i jeszcze możecie sobie też zmienić wzór, krój oraz rozmiar czcionki. Warto też zwrócić uwagę, że przyciski systemowe są wyświetlane na ekranie. I tutaj znów możemy zmienić ich wygląd, ich układ, kolor jasny albo ciemny. No i możemy jeszcze dodać dwa dodatkowe klawisze do przechwytywania ekranu oraz do wysuwania belki powiadomień bez wyciągania palca w górę ekranu. Jeśli chodzi o wyposażenie w aplikację, no to w zasadzie niczego tutaj nie brakuje. Natomiast warto też docenić, że LG nie dokłada zbędnych śmieci. Naturalnie jest kilka aplikacji ponadstandardowych, ale wszystko jest przydatne. Weźmy chociaż aplikację Smart Doctor. To jest programik dbający o kondycję telefonu, czyli oczyszczanie pamięci ze zbędnych śmieci, ochronę zarządzania energią, ochronę baterii oraz pozwalający na przetestowanie poszczególnych elementów telefonu. W menu znajdziemy również opcję skalowania aplikacji, czyli dostosowywania ich wyglądu do tego rozciągniętego ekranu. No niestety z YouTube'em to nie wychodzi, ale wiele aplikacji da się tak przeskalować. No i wracając do tego, co mamy jeszcze preinstalowane, to mamy Facebooka i Instagram, czyli co i tak każdy z nas od razu instaluje, więc nie ma problemu. Natomiast nie ma śmieci, podkreślam jeszcze raz i bardzo chwalę za to LG. Producent dołożył jeszcze samouczek. Też jest przydatne. No i możliwość migracji poprzez odpowiednią aplikację z innego telefonu, czyli przeniesienie wszystkich danych, ustawień itd., itd. Ciekawostką jest też kosz na aplikację. Do niego na tygodniową karencję trafią wszystkie usunięte aplikacje i pliki, czyli jeżeli coś nam się skasuje przypadkiem, to jest szansa, jeżeli nie zapomnimy i będziemy wyciągać to od razu z kosza, że to coś odzyskamy. Fajny dodatek. W roli narzędzia komunikacji Q6 sprawdza się bardzo przyzwoicie. Nie mam zastrzeżeń ani do jakości połączeń głosowych, ani do utrzymywania zasięgu, ani do łączności, czy to przez Bluetooth, czy to przez Wi-Fi. Wszystko działa tak jak należy. No niestety brakiem jest to, że nie mamy tutaj Wi-Fi w paśmie 5 GHz, mamy tylko 2,4. Nie jest to mankament z kręgu tych najbardziej krytycznych. Komunikacja tekstowa sprawuje się bez zarzutu, wygodna, prosta klawiaturka. No jedyne, na co znów wrócę do tego, znów muszę ponarzekać, no to jest ten głośnik, bo w trybie głośnomówiącym to powiedzmy, że ten telefon akurat sprawdzi się tak sobie, natomiast szkoda, bo przez słuchawkę dźwięk jest naprawdę dobry. Ciepłe słowa skieruję również pod adresem akumulatora. Nic wielkiego, bo po prostu średniaczek. Do 2 dni wytrzymuje, ale cały dzień na pewno bez problemu także. Czyli zależnie od tego, jak używacie telefonu, bo tak naprawdę mnie to ciężko ocenić, bo każdy z nas inaczej korzysta z telefonu. Ale tak jak ja korzystam na urlopie intensywnie, internet, zdjęcia, filmy, muzyka, Bluetooth, wszystko naraz, trochę nawigacji również, bateria ani razu nie poddała się przed końcem dnia. Czasem kończyło się to z 10% zapasu, czasem z 20%, zależnie jak intensywny miałem dzień z tym telefonem. Ale generalnie możecie być pewni, że ta bateria jest w stanie
cały dzień z Wami pracować, czyli te powiedzmy 8 do 12 godzin spokojnie na dużym luzie. No a co więcej, to już zależy od tego, jak będziecie korzystali. Jeżeli bardzo oszczędnie z telefonu będziecie korzystali, no to nawet może i te 2 dni przekroczycie, ale tu już nie licz się na cuda, bo cudów nie ma niestety, jeżeli chodzi o baterię. Tak, liczmy, że do 2 dni max ta bateria pożyje. Jest całkiem nieźle, zważywszy, że mamy tutaj całkiem spory ekran. A skoro tak ciągle wracam do tego ekranu, to muszę zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jeden aspekt tego telefonu, na jego poręczność. Popatrzcie, duży ekran, a telefon spokojnie praktycznie chowa się w mojej dłoni, ja co prawda mam duże łapy, ale podejrzewam, że większość z Was będzie mogła wygodnie, w dużej mierze jedną dłonią ten telefon obsłużyć. Oczywiście tu znów powtórzę, cudów nie ma, no nie wszędzie sięgniecie, ale powiedzmy, że telefon jest dość poręczny jak na przekątną ekranu, którą ma. No i jak już o poręczności, czyli o trzymaniu telefonu w dłoni mowa, to spieszę donieść, że obudowę oceniam tak pół na pół. Bo z jednej strony telefon bardzo fajnie wygląda. Obudowa jest ładna, metalowa ramka, sztywna. Telefon kilka razy mi upadł i jest cały, nic się niewielkiego nie stało. Ale. Każda róża ma kolce, taki Q6 też ma kolce i te kolce, o, widzimy tutaj na tylnej ściance, popatrzcie. To, co się dzieje na tej tylnej ściance, ona jest bardzo ładna. Ja nie mówię, że nie, ale to, co tu się dzieje po, powiedzmy, miesięcznym użytkowaniu telefonu, to jest po prostu dramat i po prostu największa porażka tego telefonu. Nie przystoi to w żadnej klasie smartfonów, ani w najniższej, a w średniej to już w ogóle. No i bardzo szkoda, bo telefon jest ładny. No, ja ten projekt doceniłbym za wygląd, za pomysł i tak dalej, bo rzeczywiście ten tu bardzo fajnie udaje metal. No, ale niestety, rysy powstają bardzo szybko. Ja tutaj trochę heheszkuję, że od samego patrzenia, ale no od patrzenia to może nie. Natomiast jeżeli kładziecie telefon płasko na stole, pociągniecie nim, to się czasem zdarza w normalnym użytkowaniu. No, nie zastanawiamy się zazwyczaj nad tym. I już są takie rysy. A te rysy nie powstały od noszenia telefonu z kluczami, bo ja z reguły na smartfony uważam. One nie powstały od upadków, bo te od upadków to gdzieś tu na brzegu są takie minimalne, ledwo widoczne. Natomiast to powstało po prostu od odkładania telefonu w przygodnych miejscach. Nawet nie wiem kiedy, po prostu brałem telefon do ręki i co rusz widziałem kolejną rysę. Także jakbyście się zdecydowali na Q6, to od razu po zakupie biegnijcie do sklepu, kupcie albo folię, podejrzewam, że będą folie na ten telefon, albo jakiś pokrowiec silikonowy, taki, który osłoni Wam przynajmniej ten tył. Bo przód z drugiej strony jest całkiem odporny i akurat przednie szkiełko się nie rysuje, podobnie jak ramka. Także z tą oceną obudowy no jestem trochę ostrożny i tak, no trójka niestety. Design fajny, wszystko fajne, montaż bez zarzutu, no ale te rysy, no nie, po prostu nie. No dobra, i skoro już narzekamy, to narzekajmy po całości. Czego nie widzicie na obudowie tego telefonu? No, czytnika linii papilarnych. Nie widzicie, bo go tu nie ma. Po prostu nie ma. Średnia klasa bez czytnika. O rany. Zamiast tego dali układ rozpoznawania twarzy. Dosyć fajny ten układ, można nauczyć rozpoznawania naszej twarzy pod różnymi kątami, w okularach, bez okularów, z zarostem, tudzież bez, z włosami albo bez, jak w moim przypadku. No i fajnie by było, gdyby to trochę szybciej działało i trochę pewniej, bo działa tak powiedzmy pół na pół, może do 75%, czyli tak powiedzmy 7 prób na 10 jest udanych odblokowania za pierwszym razem twarzą. No, gdyby to było lepsze, to ok, mogłoby takie zabezpieczenie pozostać, ale jak na razie to z braku czytnika linii papilarnych również robię problematyczny mankament tego telefonu. Kolejna sprawa, no jeszcze czegoś nie ma. Diody powiadomień. Dobra, może diody nie być, ale wtedy by się przydało jakieś always on display, coś takiego. No, tego też nie ma. Także o tym, czy ktoś do nas dzwonił, czy dostaliśmy SMS-a, no to się dowiemy dopiero odblokowując ekran, a na szczęście możemy go odblokować podwójnym stuknięciem. No i ja tak trochę wybrzydzam. To może teraz dla odmiany o czymś, co w tym telefonie akurat, można powiedzieć, że nawet trochę pozytywnie mnie zaskoczyło, a na pewno nie rozczarowało. Chodzi o aparaty fotograficzne. Od razu mówię, nie są to aparaty nadzwyczajne. W tej klasie nie muszą być nadzwyczajne. Mamy 5 z przodu, 13 z tyłu.
No nic wielkiego. Ale generalnie zdjęcia wychodzą całkiem dobre. Powiedziałbym nawet, że jak na tą klasę, to są dość przyzwoite, bo spotkałem kilka gorzej fotografujących smartfonów, powiedzmy na tym pułapie cenowym. Jest nieźle, oczywiście w dzień jest najlepiej, no ale to w tej chwili każdy telefon potrafi robić dobre zdjęcia w dzień. Ten, jak się trochę postaracie, to i nawet przy gorszym oświetleniu zrobi całkiem przyzwoite zdjęcia, na pewno takie, na które się będzie przyjemnie patrzyło, ale oczywiście jak się postaracie. Trochę gorzej będzie ze zdjęciami makro, bo jednak trzeba trzymać odpowiedni dystans, żeby autofokus chwycił jak należy. Trochę gorzej jest, jeżeli chodzi o powiedzmy takie fotografowanie pod światło. Telefon niestety ma, pełny aparat, przynajmniej tendencję do prześwietlania jaśniejszych partii kadru. Najczęściej to jest niebo, jeżeli fotografujemy postać na tle nieba, to niebo nie wyjdzie na błękitne, tylko po prostu białe. No ale to są takie drobiazgi, z którymi można żyć, z którymi da się wytrzymać. Warto oczywiście poćwiczyć robienie zdjęć, jak każdym telefonem, żeby wyczuć ten aparat po prostu, jego, nazwijmy to, narowy. Nie podoba mi się natomiast to, że w menu aparatu zabrakło praktycznie wszystkiego. Są aż 3 programy tematyczne, słuchajcie. Uwaga, zwykła automatyka. Jedzenie. Dla instagramerów super, ale dla 90% użytkowników, którzy nie korzystają z Insta, po co? No chyba, że nagle wszyscy zaczną robić zdjęcia jedzenia. No i trzeci tryb to panoramowanie. I tu jest fajnie, bo panoramę możemy zrobić praktycznie dookólną, 360 stopni, tylko trzeba wówczas dbać o to, żeby trzymać stabilnie aparat, bo małe drgnięcie i już te klatki będą nierówno sklejone. Tutaj automatyka nie do końca sobie dobrze radzi, więc na to też zwracajcie uwagę, korzystając z tego aparatu. Jeśli chodzi o filmowanie, to jest całkiem przyzwoicie. Bez rewelacji, bo tylko Full HD, ale zupełnie dobrze. Tu w zasadzie nie ma na co aż tak bardzo narzekać. Można oczywiście by było powiedzieć, że trochę kolorki by mogły być intensywniejsze. Może mikrofony mogłyby być mniej wrażliwe na podmuchy wiatru, czy na nasze chuchanie. No są takie detale, ale to nie przeszkadza w ogólnym dobrym odbiorze filmów. No i oczywiście z przedniego aparatu również, ale przedni aparat to ma jeszcze coś, co ja nazywam killer feature. Można go przełączać pomiędzy trybem szerokokątnym a standardowym. Jak to wygląda? Możecie zobaczyć, wchodząc na stronę mgsm.pl do zakładki, do strony katalogowej Q6 i do zakładki zdjęcia. Tam wrzuciłem przykładowe fotki, możecie sobie porównać, jak te kadry wyglądają. No i wracając do filmowania, co jest fajne, filmując przednim aparatem możemy w trakcie nagrywania przełączać się pomiędzy kątem standardowym a szerokim. I bez zatrzymywania filmu możemy sobie pokazać na przykład więcej tła, a potem skupić się z powrotem na naszej twarzy, kiedy dajmy na to coś komuś opowiadamy. To mi akurat bardzo się spodobało, jakoś mi tak zapadło w pamięć, no bo to jest fajne i tego, prawdę mówiąc, dotąd w telefonach nie widziałem. A pamiętajcie, nie ja testowałem G6 i powiem szczerze, nie pamiętam, czy ta funkcja tam też była, ale tutaj jest i warto ją odnotować. No i jeszcze, tak jak już opowiadam o tych zdjęciach, to jeszcze wspomnę, że ten aparat potrafi robić zdjęcia kwadratowe, czyli o formacie 1:1, czyli takie w sam raz na Insta, łączyć je w kolaże, znów w sam raz na Instagram. No i jeszcze mamy cyfrowy zoom, który jest taki sobie. Natomiast następną rzeczą, która mi się podoba, jest możliwość wyławiania, wycinania z filmów krótkich fragmentów do 15 sekund i robienia z nich gifów. Jeżeli ktoś lubi sobie robić gify, to może to robić tutaj bezpośrednio w galerii telefonu, bez wychodzenia, bez jakichś zewnętrznych aplikacji i cudowania. Co też jest na swój sposób fajne. Kiedy nagrywałem moje pierwsze wrażenia z Q6, link pod filmem, no to nie znałem jeszcze ceny, jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to sobie możecie zobaczyć ten filmik. Nie znałem wtedy ceny, strzelaliśmy tutaj z koleżeństwem, że może to być nawet 1700 zł, co było kwotą już wtedy, moim zdaniem, przesadzoną. Teraz już wiemy, niecałe 1500 zł i nadal nie jest to kwota, powiedzmy, która by była satysfakcjonująca. Bo, zobaczcie, LG G6, czyli flagowiec, zszedł już poniżej pułapu 2000, a tu mamy średniaka za 1,5 z niezbyt mocnym procesorem. Powiedzmy, ze świetnym ekranem, ale tylko Full HD.
powiedzmy, że z całkiem akceptowalnymi aparatami fotograficznymi, z akceptowalnym akumulatorem, w zasadzie bez jakichś takich dramatycznych, strasznych wad, ale jednak z paroma brakami, chociażby bez czytnika linii papilarnych, bez diody powiadomień, bez ładowania szybkiego, bez ładowania bezprzewodowego. Trochę tych braków się uzbierało, no i przy tej cenie to wszystko razem mało przekonujące mi się wydaje. Inaczej, gdybym miał dać 1500 zł za telefon, to nie jestem pewien, czy wybrałbym akurat Q6. Gdybym stawiał na ekran, na jego czytelność, na częste przeglądanie internetu, to tak, brałbym ten telefon zdecydowanie pod uwagę. Ale jeżeli nie zależy mi wyłącznie na ekranie, no to już kurczę bym się zaczął zastanawiać poważnie. Ale wiecie co? Popatrzcie na to, co się działo z cenami flagowego G6. Spadały dość szybko. I tutaj liczę, że te ceny Q6 też będą spadać w podobnym tempie. No i jak tak sobie spadną, to powiem Wam, że wtedy będzie zdecydowanie ten telefon wart rozważenia i na pewno wart, że tak powiem, brania pod uwagę, jeżeli będziemy mówili o urządzeniach w kwotach powiedzmy około 1200-1100 zł. To tak. Jeżeli zaoferuje go Wam operator, czyli w ratach tam za jakieś nieduże pieniądze miesięcznie, no to jeżeli znów zależy Wam na tym fajnym ekranie i na poręczności telefonu połączonej z dość dużą przekątną wyświetlacza, to również możecie go brać pod uwagę, bo generalnie to dobry telefon jest, jak mawiał klasyk. Dobry, ale nie perfekcyjny. Musicie pamiętać, jakich rzeczy w nim nie znajdziecie, jakich elementów mu brakuje. No i jeżeli Wam na nich zależy, to musicie szukać innego modelu. A jeżeli nie, jeżeli te braki nie są dla Was istotne, no to macie odpowiedź. No i jeszcze pamiętajcie o tym, żeby kupić sobie na niego od razu pokrowiec albo nakleić folię, bo porysuje się Wam strasznie szybko, a potem nie będzie Wam wcale przyjemnie patrzeć na porysowany telefon, tak jak mi teraz nie jest przyjemnie. Ale mimo to, mimo tego, że nie chce mi się już na niego patrzeć, na jego tył, to na front wciąż mi się chce patrzeć, bo korzystało mi się z tego telefonu całkiem przyjemnie, a skoro wytrzymał ze mną na urlopie i wciąż jeszcze działa, no to jest całkiem przyzwoicie. Kończymy już nasze spotkanie z Q6. Przypomnę tylko, że pełną recenzję znajdziecie na stronie mgsm.pl. Tam też jest pełna specyfikacja tego telefonu. Tam również możecie zobaczyć przykładowe zdjęcia wykonane zarówno przednim, jak i tylnym aparatem Q6. Jeżeli chodzi o to, jak Q6 nagrywa filmy, to możecie sprawdzić na naszym kanale. Linki znajdziecie tu pod spodem w opisie. No i oczywiście gorąco zapraszam do dawania subów, dawania łapek w górę. No i zachęcam do oglądania kolejnych filmów i mówię Wam do zobaczenia. Cześć!